Marzec 2012 roku. Cała Polska żyje przygotowaniami do Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które tym razem miały odbyć się w Polsce i na Ukrainie. Trwają przebudowy stadionów, dróg, również linii kolejowych. W styczniu przez Polskę z kolei przetoczyły się protesty przeciwko ratyfikacji umowy ACTA. Jednak uwagę całego kraju na początku marca miało skupić bardzo tragiczne wydarzenie. Marca 2012 roku. Godziny wieczorne, jest po 20. Na linii między Koniecpolem a Kozłowem, stanowiącej jedno z połączeń między Krakowem a Warszawą, późna pora wcale nie oznacza uspokojenia ruchu. W ciągu najbliższych minut mają tędy przejechać dwa pociągi: TLK Brzechwa z Przemyśla do Warszawy Wschodniej i Interregio Matejko z Warszawy Wschodniej do Krakowa. Jednak nie wszystko przebiega rutynowo. Na posterunku odgałęźnym Starzyny dochodzi do kolejnej już awarii rozjazdów. Dyżurny ruchu musi przytrzymać jadący z Warszawy Interregio Matejko pod semaforem wjazdowym. Potem wypuszcza go w końcu na szlak, wyświetlając jednakże zamiast zwykłego sygnału wolna droga, sygnał zastępczy, czyli białe migające światło, a pociąg wyjeżdża ostatecznie nie na tor drugi, czyli właściwy dla siebie, krótko mówiąc prawy, ale na tor lewy, jedynkę, bez podania jednakże właściwego wskaźnika, wskaźnika o oznaczeniu W24 pod semaforem wyjazdowym. Taka rozbieżność nie budzi jednak żadnych zastrzeżeń załogi. Tymczasem na położonym z drugiej strony posterunku w Sprowie przygotowana już droga dla pociągu Brzechwa z Przemyśla zostaje wygaszona. Urządzenia nadzoru ruchu pokazują, że tor jest zajęty. Dyżurna dzwoni do swojego kolegi z drugiej strony, ze Starzyn, pytając się, czy pociąg 13126 już ruszył, i po jego zapewnieniu, że wszystko jest w porządku, a pociąg jedzie tak jak powinien po prawym torze, ponownie układa drogę przebiegu, gdyż Brzechwa z powodu prac modernizacyjnych aż do Sprowy jedzie po torze lewym, czyli przeciwnym do zasadniczego. Dopiero w Sprowie zjeżdża na normalny tor, gdzie otrzymuje sygnał zastępczy jednakowoż ze wskaźnikiem W24, który wskazywałby, że powinien dalej jechać po lewym torze. To również nie budzi żadnych zastrzeżeń załogi, a dyżurna ruchu ignoruje wszystkie ostrzeżenia systemu. Jednakże dalej nie nadjeżdża pociąg zjadący z Warszawy. Dyżurna dzwoni, pyta się o ten pociąg w Starzynach, wychodzi przed posterunek, ale świateł nadjeżdżającego pociągu nie ma. W końcu inny dyżurny dzwoni do tego posterunku. Ty wiesz, co się stało? Ten idiota źle przełożył rozjazdy i puścił pociąg na pociąg. Słyszy w słuchawce. Pociągi zderzyły się na granicy województw śląskiego i małopolskiego w miejscowości Chałupki niedaleko Szczekocin. Maszynista Interregio zorientował się przed zderzeniem, że
Pociągi znajdują się na tym samym torze i wdrożył hamowanie. Zdążył zwolnić do 40 km na godzinę. Jednakże maszynista TLK do końca uważał, że pociągi jadą po innych torach i dlatego zdążył zwolnić jedynie do 98 km na godzinę. Do zderzenia doszło o 20:55. Ostatecznie, po zakończeniu akcji ratunkowej, okazało się, że zginęło 16 osób, w tym jedna obywatelka Stanów Zjednoczonych i jedna obywatelka Rosji. Wśród ofiar śmiertelnych znaleźli się maszynista, kierownik pociągu i konduktor z Interregio, a także maszynista i pomocnik maszynisty z TLK. Kierownik pociągu i konduktor z pociągu jadącego z Przemyśla przeżyli katastrofę tylko dlatego, że akurat kontrolowali bilety pasażerów. Obie lokomotywy zostały całkowicie zniszczone. Tak samo 4 wagony pasażerskie nadawały się tylko do kasacji. Kolejne 7 było uszkodzone. Do akcji ratunkowej skierowano 450 strażaków, 300 policjantów, funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, ale nade wszystko pierwsi na miejscu katastrofy byli mieszkańcy z pobliskiej wsi Chałupki, którzy ruszyli na ratunek. Ani jedna osoba nie zginęła w trakcie akcji ratowniczej. Cała liczba 16 ofiar śmiertelnych to ofiary, które poniosły śmierć od razu w momencie katastrofy. Oprócz tego 57 osób zostało rannych. Prezydent Bronisław Komorowski ogłosił dwudniową żałobę narodową w dniach 5 i 6 marca. Pozostawało jednak pytanie, jak to możliwe, że na świeżo zmodernizowanej linii pociągi znalazły się na tym samym torze. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych przedstawiła swój raport po niecałym roku, w lutym 2013 roku. Według raportu bezpośrednią przyczyną było wyprawienie przez dyżurnego z posterunku w Starzynach pociągu Interregio Jan Matejko na sygnał zastępczy na tor w kierunku przeciwnym do zasadniczego po niewłaściwie ułożonej i niezabezpieczonej drodze przebiegu i wyprawienie przez dyżurną ruchu posterunku Sprowa pociągu Brzechwa na sygnał zastępczy na zajęty tor szlakowy. Wydawać by się mogło oczywiste, ale dlaczego tak się stało? Dlaczego taki wypadek wydarzył się na świeżo zmodernizowanej linii, gdzie funkcjonowały nowe urządzenia sterowania ruchem? Odpowiedź szokowała. Otóż na posterunku w Starzynach miało nagminnie dochodzić do awarii rozjazdu. Feralnego dnia również system wskazał brak kontroli położenia rozjazdów. Dyżurny miał sprawdzać położenie zwrotnicy i na tej podstawie wypuścić na trasę pociąg. Ale mimo doskonałej widoczności z jego stanowiska pracy, nawet nie zatroszczył się o to, by sprawdzić, czy wyjechał on na właściwy tor. Pozostaje też pytanie o to, co się stało w Sprowie. Dlaczego właściwie dyżurna wyprawiła pociąg na tor, o którym dobrze wiedziała ze swoich urządzeń, że jest zajęty? Dlaczego zignorowała wskazania urządzeń i zdała się na zapewnienia kolegi z drugiego końca linii, że pociąg wyjechał właściwym torem? Jednak media zaczęły ujawniać, że najzwyczajniej w świecie, jak Polska długa i szeroka na liniach kolejowych, nagminnie stosuje się sygnały zastępcze, nagminnie coś się psuje. W samej Sprowie wyświetlano sygnał zastępczy od 1 stycznia do 2 marca 35 razy. A to sygnał pomyślany na sytuację całkowicie wyjątkową. A zatem z powodu licznych usterek narzędzie przewidziane na sytuacje nadzwyczajne stało się normą. A jak mówią kolejarze, sygnał zastępczy można podać na wszystko. Nawet na tor, który zaraz się skończy, albo nawet na brak toru. Nikt z polskich linii kolejowych nie zadał sobie na tyle trudu, żeby po prostu doprowadzić urządzenia do sprawnego funkcjonowania.
Jaki był jednakże efekt? Jakie były efekty równolegle prowadzonego śledztwa prokuratury? Otóż dyżurny ze Starzyn, jak i dyżurna ze Sprowy, zostali skazani na kilka lat więzienia. Dyżurny ze Starzyn zresztą nie odbył tej kary, ze względu na to, że po katastrofie totalnie załamał się psychicznie. Jednakże z polskich linii kolejowych, poza niewielkimi ruchami kadrowymi, przed sądem z kierownictwa polskich linii kolejowych nie odpowiedział nikt. Dodać należy, że przed sądem polskie linie kolejowe występowały jako oskarżyciel posiłkowy, mimo że w zasadzie powinny się chyba znaleźć po drugiej stronie, na ławie oskarżonych, gdyż to polskie linie kolejowe nie zadbały o odpowiedni poziom wyszkolenia swoich pracowników i nie zadbały o odpowiedni stan urządzeń na posterunkach kontroli ruchu kolejowego. Również maszyniści nie zareagowali na niewłaściwie wyświetlone wskaźniki W24, ale biorąc pod uwagę, że normą było jeżdżenie na sygnały zastępcze i jakieś niedoróbki na modernizowanych liniach, prawdopodobnie stwierdzili, że być może najzwyczajniej w świecie coś przegapili, albo jest to kolejna awaria, którą nie warto się przejmować i nie generować dodatkowych opóźnień pociągu, za co czekałaby ich być może reprymenda ze strony przełożonych. Winę zrzucono na szeregowych pracowników. Jednak tu należy wspomnieć jeszcze o jednym wydarzeniu, które poprzedzało katastrofę w Szczekocinach i które, gdyby nie zostało zamiecione pod dywan przez polskie linie kolejowe, być może udałoby się uniknąć katastrofy 3 marca 2012 roku. Dzień wcześniej ten sam dyżurny ze Starzyn wyprawił pociąg relacji Kraków-Łódź-Kaliska na niewłaściwy tor. Był dzień, godziny południowe, maszynista pociągu zauważył pomyłkę, cofnął skład i pojechał już właściwą trasę. Dyżurni ruchu z sąsiednich stacji wiedzieli, jaki kardynalny błąd popełnił dyżurny, ale sprawa została zamieciona pod dywan i zatuszowana. Gdyby postępowano według zwykłych procedur, Andrzej N., dyżurny ze Starzyn, prawdopodobnie zostałby na jakiś czas odsunięty od pracy, dopóki nie wyjaśniono by tego incydentu. Tymczasem jednak sprawa być może nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie tragiczne zdarzenie z 3 marca. Tak oto tuszowanie incydentów miało tragiczny skutek. Finalnie poprawiono czy to jakość szkoleń dyżurnych ruchu, którzy często mieli problem z obsługą zmodernizowanych urządzeń. Próbowano poprawić ich warunki pracy, ale co jakiś czas w środkach masowego przekazu słyszymy o tym, że pociągi jechały na siebie, że wjechały na tor zajęty, że maszynista pominął semafor, który zakazywał mu dalszej jazdy. A często tylko dlatego, że incydenty mają miejsce w biały dzień, nie dochodzi do tragedii. Czy jednak to kwestia czasu, że pociągi znowu znajdą się na jednym torze w ciemną noc i żaden z maszynistów nie zauważy, że jadą na siebie? Oby nie. Oby nie trzeba było czekać do kolejnej powtórki ze Szczekocin, aby ktoś w końcu zajął się na poważnie bezpieczeństwem na polskiej kolei.